Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, przychodzę do Was z taką ciekawostką, ale najpierw oczywiście Maja, czyli mój piesek, z ciekawostką. Otóż miałam w ogródku trzy anginki, geranium, trzy krzaczki dorodne. No i zobaczcie tutaj ten przypalony czubeczek, to po prostu po pierwszych mrozach one już zaczynały marnieć. Ja je po prostu włożyłam do gruntu, bo miałam bardzo dużo sadzone, które rozmnożyłam gdzieś tam jeszcze na wiosnę. No i wsadziłam to do mojego destylatora. Jak wiecie, destyluję lawendę głównie. I otrzymałam kilka litrów hydrolatu, który przechowuję w takich prostych pojemniczkach jak słoik, bo mało miejsca zajmują. Trzymam to w piwnicy zimnej. Czasem przelewam do takich małych pojemników, żeby jak wysyłam, bo one są płaskie, można włożyć do paczkomatu. Paczuszka wychodzi niedużo. Ale na wierzchu tego hydrolatu znalazło się coś bardzo, bardzo ciekawego. Z tych czterech krzaków uzyskałam, trochę zmarnowałam, przyznaję, 2 ml olejku geraniowego. Pachnie wybornie. Bo o ile z lawendą jest tak, że ona zaraz po destylacji ma taki mocno siankowaty zapach. Bo cóż, destylacja to jest po prostu gotowanie, czyli traktowanie parą wodną, to ta para wodna, żeby powstała, musi się zagotować. Więc jak się już zagotuje woda, są oczywiście dwie szkoły destylowania, jedna taka najstarsza, którą to widziałam gdzieś tam nawet w muzeach przy polach różanych. To po prostu jest duży baniak, którym się gotuje wszystko i wychwytuje się to, co pachnie, pachnącą parę wodną, ona się skrapla. I na wierzchu tej wody jest też olejek. Albo po prostu w osobnym baniaku jest gotowana woda i ta para wodna dostaje się do drugiego baniaka, w którym jest ta materia, którą przetwarzamy, ale tutaj tak czy siak wszystko jest w bardzo, bardzo wysokiej temperaturze. W przypadku substancji, którą uzyskujemy po flourage, wtedy się to robi w obniżonym ciśnieniu, więc temperatura w takim specjalnym urządzeniu. Wtedy temperatura jest niższa, ale geranium, lawendę robi się w najprostszych, prymitywnych warunkach na polu. Geranium w Egipcie, tam są potężne pola, 4 razy bodaj do roku są zbiory, a na pewno kilka razy, więcej niż raz. No, ja polecam. Jest wydajny, mocno pachnący, bo na przykład róża, którą destylowałam, nie daje olejku. Melisę też destylowałam, nie daje dużo olejku, praktycznie wcale, dlatego olejek z melisy jest dość drogi. Ale geranium się okazuje całkiem wydajny, chociaż też tutaj nie ma jakiejś oszałamiającej ilości tego olejku, ale jest. On ma tak intensywny zapach, że no, można go śmiało wykorzystać, no spróbuję jakoś go zagospodarować. To by było na tyle o moich przygodach z hydrolatem już pod koniec sezonu. Będzie jeszcze jeden film o hydrolatach, ale tym razem, który znalazłam w popularnym dyskoncie. Odsyłam Was do filmów, w którym będzie więcej o tym mowy. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Pa, pa.